Drodzy internauci, drogi zboże, chcę zwrócić się do Was z kolejnym przesłaniem, prawdopodobnie to już trzecie przesłanie, które nazywałem Antidotum na zarazę. Antidotum na zarazę tak wielu ludzi, wielu chrześcijan nazywa Psalm 91. Ja bym wolał, szczerze mówiąc, pozostać przy tych tytułach, które nadali bibliści czy tłumacze Biblii. Biblia warszawska mówi, że jest to psalm, pod osłoną Najwyższego. Nowsze tłumaczenie mówi pieśń o szczęściu ufających Panu. Myślę, że to są zdecydowanie lepsze tytuły niż ten nowo wymyślony tytuł Antydotum na zarazę. Jak powiedziałem, byłbym ostrożniejszy z takim bezkrytycznym cytowaniem tego psalmu w tym kontekście. Ale przeczytajmy ten fragment, ten psalm w jakimś fragmencie, a później kilka słów na jego temat. Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego i nocuje w cieniu Wszechmocnego, zwraca się do Pana, moje schronienie i moja twierdzo. Nazywa go swoim Bogiem, bo mu ufa. Tak On wybawi cię z siedeł ptasznika i ochroni przed zgubną zarazą. On okryje cię swoimi piórami, pod swoimi skrzydłami zapewni schronienie, a jego wierność będzie ci tarczą i puklerzem. Nie przelękniesz się nocnych straszydeł ani strzał lecących za dnia, nie dotknie cię zaraza czyhająca w ciemności ani klęska co pustoszy w południe. Nawet jeśli u Twego boku padłby tysiąc walecznych albo dziesięć tysięcy po Twojej prawej stronie, ty będziesz bezpieczny. Zobaczysz to jedynie na własne oczy, będziesz świadkiem odpłacania bezbożnym. Tak, ty Panie jesteś moim schronieniem. Jeśli w najwyższym znalazłeś kryjówkę, nie spadnie na ciebie nieszczęście, plaga również nie zbliży się do Twojego namiotu. Prawdę mówiąc, niezwykłe słowa. Piękne słowa w tym psalmie są przedstawione: wspaniałe obietnice. Jest mowa, że Bóg wybawi nas z sideł ptasznika, czyli z jakiejś pułapki, jakiejś opresji, że uchroni przed zgubną zarazą. Oczywiście wszyscy dopisujemy tutaj słowa koronawirus. Dalej czytamy, nie dotknie cię zaraza, nie dotknie cię plaga, mur, nie spadnie na ciebie nieszczęście, plaga nie zbliży się do twojego namiotu, czyli domu, do rodziny. I wszyscy współcześnie myślą o jednym koronawirus. Prawda, to są cudowne obietnice. Czy one są prawdą? Jak najbardziej. Przecież to Biblia. One są całkowitą prawdą, ale my musimy do nich odpowiednio i rozsądnie podchodzić. Mój drodzy, ten psalm nie jest zachętą do brawury. Ten psalm nie jest zachętą do głupoty. Ten psalm nie jest zachętą do braku ostrożności. Ten psalm nie mówi nam o czymś takim. Wręcz przeciwnie, później to, roz, roz, później to rozszerzę. Prawdę mówiąc, irytują mnie takie osoby, które, powołując się na ten psalm, lekceważą przepisy, czy zasady, które współcześnie nam obowiązują. Prawda, trzeba stosować prawo, każdy o tym z nas wie, ale więcej, trzeba to prawo rozumieć. W tym znaczeniu, że stosować się do bardziej idei i ducha prawa niż tylko samych przepisów. Do niedawna obowiązywały przepisy do, że można było się zgromadzać do 50 osób. Mówię do niedawna, bo chwilę temu dowiedziałem się, że już jest zmiana. Ale wiecie, 50 osób był przepisem, 49 osób według prawa można. Czy to naprawdę minimalizuje zagrożenie? A tym, którzy chcą postępować ostrożnie, wielokrotnie wytyka się brak wiary. Cytuje się inny fragment Bożego Słowa, końcówka Ewangelii Marka. W swoje ręce brać będą węże, a gdyby nawet coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Czy naprawdę te słowa są Zachętą do tego, żeby szukać węży i je brać? Czy naprawdę te słowa są do tego, żeby szukać trucizny i ją spożywać? No przecież absolutnie nie. Ta obietnica z końcówki Ewangelii Marka jest obietnicą dla tych, którzy w sposób niezawiniony, w sposób przez siebie niesprowokowany znajdą się w jakichś takich ekstremalnych sytuacjach. I wtedy Bóg zapewnia im swoją ochronę. Choćby przykład apostoła Pawła. Kiedy przykładał chrust do ogniska. Uczepiła się go żmija, czy bardzo jadowity wąż. Wszyscy myśleli, że zostało mu kilka minut przeżycia. On nadal żył. Ale widzicie, czy apostoł Paweł postąpił w ten sposób, że wstał i powiedział: Dawajcie mi tu węża jakiegoś, pokażę Wam udowadnię moc Bożą. Absolutnie nie. Moi drodzy, tak jak mówiłem na pierwszym moim przesłaniu, nie dał nam Bóg ducha. Lęku, lecz odwagi. To jest po pierwsze, musimy unikać stanu strachu. Musimy być wolni od lęku i strachu, ale z drugiej strony dał nam Bóg ducha zdrowego rozsądku, które musimy się kierować. Moi drodzy, dziwi mnie troszkę takie powszechne, wręcz. Bezkrytyczne cytowanie wszemi wobec na lewo i na prawo tego psalmu 91, jakby on był przeznaczony dla całej populacji, dla wszystkich. Tymczasem tak nie jest. Zobaczmy na werset pierwszy on precyzuje, do kogo on jest napisany. Ten, kto mieszka pod osłoną najwyższego, i nocuje, czy inne tłumaczenie mówi, przebywa w cieniu wszechmogącego. Dwa obrazy przebywać pod osłoną i być w cieniu. Gdybyście sobie wyobrazili, że stoję w ogrodzie z dużym parasolem ogrodowym, to jest ta osłona przed deszczem, który załóżmy pada. Żeby ktoś się schronił do mnie w mojej obecności pod tym parasolem, to musi podejść tak bardzo blisko, być pod osłoną tego parasola, a jednocześnie być prawie, że przytulony do mnie. Drugi obraz bliźniaczo podobny. To jest kto przebywa w cieniu. Gdzie u nas w naszych warunkach, wielokrotnie o tym mówię, tutaj w Polsce cienie bywają długie, zwłaszcza teraz na wiosnę. Ale ten psalm był pisany przez Izraelitę w Izraelu, gdzie cienia praktycznie nie ma. Kiedyś miał, miałem możliwość tam być i zobaczyć to na własne oczy. Że cień to jest zaledwie paręnaście centymetrów wokół mnie. Słońce pada prawie pionowo z góry. Więc ten obraz mówi nam o tej niesamowitej bliskości z Bogiem. Ktoś, kto jest tak blisko Boga, wręcz do Niego przytulony, o ci są adresat, adresatami tych słów. To jest coś, co musi być naszym stylem życia. Kto mieszka, nie znajduje się raz na tydzień. Kto mieszka tam, kto przebywa tam, kto nocuje, styl życia cały czas. Przy okazji, chwila refleksji dla Ciebie, drogi przyjacielu, internauto. Jak traktujesz Boga? Jak blisko Niego jesteś, lub jak daleko, kim On dla Ciebie tak naprawdę jest. Te czasy, w których teraz jesteśmy, to najlepszy moment. Chyba nic lepszego nie możemy zrobić, jak po prostu Go szukać. Szukać Boga to nie znaczy, że On się nam ukrywa gdzieś. On chce nam się dać znaleźć, ale to wymaga jakiejś inicjatywy z naszej strony. Kolejne pytanie: Czy nawet będąc adresatem tego psalmu? Czyli będąc kimś, kto tak bardzo jest rozkochany w Bogu, czy, i, czy on jest nietykalny? Czy tacy ludzie są nietykalni? Czy naprawdę żadne nieszczęście ich nie dotknie? Czy o tym mówi ten psalm? Właśnie nie. Tłumaczę to końcówka tego psalmu. Wyrwę go, ponieważ do mnie przylgnął. Raz jeszcze ten psalm, Bóg za pośrednictwem psalmu precyzuje, do kogo mówi, do kogoś, kto do niego przylgnął, do kogoś, kto przylgnął do Boga i mówi: wyrwę go. O, to znaczy, że znalazł się w sytuacji, z której potrzebuje ratunku, znalazł się w jakiejś sytuacji, której rozpaczliwie potrzebuje ratunku od Boga. To nie jest psalm taki zupełnie beztroski. Dalej czytamy. Będzie mnie wzywał, a ja mu odpowiem. Ja sam będę z nim gdzie? W niedoli. Oto potrzeba ratunku. Oto miejsce niedoli. Jest wpisane w życie chrześcijanina. Ono może się pojawić. Ale obietnice są następujące: wyrwę go, pomogę mu, nasycę go długim życiem, ukażę mu moje zbawienie. To są Boże obietnice. Ten psalm więc nie mówi o takiej naszej nietykalności, ale. Ile bardziej o ochronie Bożej w sytuacji, w której będziemy. Bardzo podobne rzeczy mówi Księga Izajasza. Otwieram Księgę Izajasza, 43 rozdział, pierwsze trzy wersety. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem i jesteś mój. Gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z Tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali Cię, bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja, Święty Izraela, jestem Twoim wybawcą. O, jakbym chciał, jakby to było piękne, jakby się to fajnie czytało, gdyby Bóg zapewnił nas, nie pójdziesz przez ogień, nie pójdziesz przez wody. Ogień i wody będą daleko od Ciebie. Tak nie jest. Tego Bóg nam nigdzie nie zapewnia. Bóg nam zapewnia coś innego, że kiedy będziemy szli przez ogień, to się nie spalimy. To nie znaczy, że nas nie poparzy. To nie znaczy, że jakieś bąble się nie pojawią. Kiedy pójdziemy przez wodę, to nie znaczy, że nie zmokniemy. To nie znaczy, że gdzieś się nie zachłyśniemy wodą. Ale Bóg nam obiecuje jedno, że nas zachowa, że nas przeprowadzi, że w tym wszystkim nie zginiemy. Wiecie, ten ogień, o którym tu mowa. Kościele drogi, on też ma swój sens. Mówiłem nie tak dawno o tym, omawiając fragment księgi Malachiasza. Mówiłem o ogniu, który używa złotnik do wypalania. Do wypalania złota, które my jesteśmy w Bożych Oczach. Wypala złoto tak długo, aż wszelki brud, zanieczyszczenie, w sensie grzech, zostanie z nas usunięty. Tak długo, aż Bóg zobaczy w nas, jak w lustrzanym odbiciu, swoją własną twarz. Moi drodzy, ten psalm 91. Pomimo tych uwag, których po, po, powiedziałem, jest dla mnie bardzo cenny. Niezwykły, przepiękny, cudowny psalm. Ze wspaniałymi obietnicami. Ale właściwie właściwie rozumianymi. Moi drodzy, chcę go dedykować ten psalm, cały ten psalm chcę dedykować wam wszystkim, którzy mnie teraz słuchacie. Całemu zborowi internautom. Ale w szczególności chciałbym go zadetekować tym, którzy są w jakiś szczególny sposób narażeni, którzy pracują w służbie zdrowia czy w innych służbach ratujących nasze życie, walczących z koronawirusem. Niech Bóg Was szczególnie błogosławi. Niech Was Bóg ochroni właśnie przed zgubną z zarazą. Niech Was Bóg błogosławi. Kończąc, chcę jeszcze zaprosić Was. Na nasze niedzielne nabożeństwo, oczywiście online, przed Wasze komputery, smartfony, tablety, cokolwiek. Zapraszam, niedziela, godzina 10, transmisja na żywo naszego nabożeństwa. Bądźmy razem. Niech Was Bóg błogosławi.